Hej, witam wszystkich. Na wstępie dziękuję za suby i powiem tak. Ten film robię z tego powodu, bo mogą nie wszyscy wiedzieć, gdzie expić, a ja przy okazji pokażę, jak od 100 do 500 doszedłem. Zresztą to chyba będzie formalność, bo wszystkie filmiki, które mam, będą później w opisie, bo będę opowiadał i pobiegnę tam, gdzie expiłem i gdzie zrobiłem od 100 do 500 levela. Sylwester, napisałeś w komentarzu, że mam zrobić filmik, bo są jakieś stare i mam zrobić jakiś nowy, więc pokażę ci i pokażę wam wszystkim, jak zrobiłem od 100, gdzie expiłem i jak w tak krótkim czasie zrobiłem taki level. Więc zacznę od... jesteśmy w Karlin na statku. Więc pobiegnę do pierwszego miejsca. Oczywiście będziecie go mieli w opisie. Z dostępem. Są to kulty Karlin. Tu przybiegłem na 120, ale śmiało możecie przybiec tutaj na 100. Teraz są takie możliwości, że możecie kupić postać i może będziecie mieli lepsze skille. Zresztą wszystko opowiadam na filmiku, który zrobiłem i będziecie mieli w opisie. Chwila, to muszę przebiec. Dobra. Tu wpadłem na 120 levelu. Miałem chyba skille 88 na 82. Zostałem do 237 levela. I wtedy już żałowałem, bo mogłem zostać do 250, aby później używać Gnomeswarda, którego mam na sobie teraz. On bije z energii i o wiele lepiej bije się nim Medusy, a już wtedy miałem w planie pobiec na Banutę. Dobra, tu tą miejscówkę omawiam w filmiku, który będziecie mieli w opisie. I tam, jeżeli bym o czymś zapomniał, jeżeli nie mówię o czymś, a was coś ciekawi, co jeszcze tu, może mam coś dodać, może, poczekajcie, bo, może mam coś dodać, ja odpiszę, napiszcie komentarz, ja dodam, jeżeli faktycznie o czymś zapomniałem. Dobrze, tu macie kulty, tutaj byłem do 237 levela, stąd pobiegłem, już wam pokazuję. O, tak tutaj wbijałem levele, że nawet w te drzwi nie trafiałem poważnie. Zresztą o wszystkim mówię na tym filmiku, który jest na moim kanale. Wszystkie te filmiki, które gdzie was pokieruję, są na moim kanale. Także dobra, biegniemy do następnego miejsca. Będzie to Goroma. We'll be right back.
pod nogi wchodzić. Chociaż tam praktycznie nie byłem. Na filmiku też będziecie mieli i opowiadam, jak tu mniej więcej biegałem. Tu też, teraz chwila zaznaczę, żebyście widzieli. Tu właśnie w tym miejscu, jak na mapce pokazuje, też jest jedna jaskinia. Ona jest troszeczkę mocniejsza niż ta tutaj z lewej, ale na tamtej też później siedziałem. Biegałem tylko lewo, prawo, lewo, prawo i z tego miejsca wyszedłem dopiero na 319 poziomie. Także możecie, nie musicie, jeżeli macie charaktery, wasze postacie, o to się rozchodzi, o lepszych skillach i będziecie się czuć na sile, po prostu wyczujecie, jak wam idzie, to możecie tą miejscówkę, zamienić od razu na banutę. Ten filmik, który nagrałem i do którego was przekieruję, jest na nim napisane, że raczej zatytułowałem go, że to jest bardzo, bardzo dobra rozgrzewka przed banutą. No i tak było. Na 319 stąd pobiegłem na banutę. Już pokazuję. Tak jak mówiłem, to będzie formalność. Ten filmik będzie tylko po to, żeby wam pokazać, jak od setnego do teraz, który widzicie, tam nie ma. Mam teraz 516. Czyli 3 levele by mi brakowało do tego, żeby już tam być 200 na tej banucie. Jest. Niepotrzebnie mogłem od razu. Dobra. Biegniemy. I polecimy teraz na banutę. Filmik z banuty dam do opisu, ten z banuta minus 3, bo tam będziecie mieli, tam opisuję i mówię z początku o dostępie, jak się dostać, co trzeba zabrać, jakie najlepsze rzeczy by były, amulet, tak jak zresztą mam to, co mam na sobie, to będę wszystko mówił, jakiego questa trzeba zrobić do dostępu. I co mogę dodać? Na banucie jestem do nadal. Miało to być. Ten filmik miał po prostu tylko wam pokazać, jak jest od setnego do 500. Możecie sprawdzić mniej więcej. Zresztą moja postać ma teraz rogi 2 miesiące. Więc. Jeżeli byście wybrali tą drogę, tak jak ja to robiłem, to też w szybkim, krótkim czasie zrobicie te levele, ale wiadomo, musicie poświęcić trochę czasu, tak jak ja, bo to tylko i wyłącznie o czas chodzi. Dobra, tu przebiegamy. Oczywiście w opisie będziecie mieli, a ja będę opowiadał o tym, jak się tu dostać i tu właśnie przez tą furtkę. I teraz jest tak, powiem i chyba tu już zakończę. Tu jestem do nadal. Tu zacząłem, jak się wchodzi. Tu zacząłem od miejsca, od poziomu minus 3. A potem już zszedłem na poziom minus 5 i od tamtej pory jestem do teraz na poziomie minus 5. Jak na razie level idzie. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jaki jest profit na banucie z tego minus 5,
Również jest filmik u mnie na kanale. Też mogę dołączyć. Też go opiszę w opisie, żebyście wiedzieli. No i myślę, że chyba skróciłem i tak jak mówiłem, to ma być tylko, to chyba będzie tylko formalność, bo filmiki są zrobione, tylko tym filmem chciałem wam pokazać i połączyć te, które już zrobiłem, że w jaki sposób doszedłem do tego 500 levela. Także powiem tak, życzę wam, aby wam to poszło tak jak mnie, abyście mieli oczywiście tyle czasu jak ja i co, życzę wam miłej zabawy, no, dobrego profitu, który już będziecie mieli na Goromie i oczywiście i tutaj, także słuchajcie, ja będę kończył i, tak jak zawsze, machnę formułkę. Czyli jeżeli się podobało, łapka w górę, zostawcie suba, szacunek, pozdrawiam, do następnego, hej!